Hej, witajcie w 13 odcinku z życia prawnika Damiana Biedaka. Wszyscy wróciliśmy już z wakacji. O nie, Kropek się starzeje. Ojoj. O Jezu, już się postarzył. Smutno. No ale cóż, taka kolej rzeczy, prawda? Chociaż może mu troszkę przedłużymy to życie, co tu jest? To jest... coś mi chyba z salonu wyszło. Tak, wszyscy są teraz w pracy i w szkole. Ciężko pracują, wrócili z wakacji, także wiecie. Czemu to stoi za domem? O co chodzi? Chyba nie tak to miało być. Raczej tutaj gdzieś to stało. O, matko jedyna. Tak, wszyscy są teraz w szkole i pracy i może pokażę, co zmieniłam w domku, bo zmiany zaszły właściwie w dwóch pomieszczeniach w kuchni. Kuchnia teraz się prezentuje tak, jest cała zielona, bo chciałam trochę ożywić to wnętrze. Jest troszkę malutka, ale myślę, że wystarczy nam. I zmieniłam też pokój Anieli, ponieważ Aniela jest już nastolatką i wypadałoby, by miała... jakiś swój kąt bardziej nastoletni niż dziecięcy. Tutaj zostawiłam jej te misie, bo czemu nie? Z dzieciństwa taka pamiątka. No i oczywiście pandia nasza tutaj kochana próbuje się wydostać z klatki. Przeurocza. Zasuwa na kołowrotku. No i tak, jak mogliście zauważyć, Damian i Błażej rano odbyli poważną rozmowę. Tak, kolejna poważna rozmowa w domu biedaków. I Błażej postanowił, że chce się wyprowadzić. Wiadomo, on też czuje się troszkę zakłopotany, no bo tak się zwalił bratu na głowę nagle. I Angelika się wyprowadziła i też się troszkę czuje winny. Tak samo zresztą jak Cyryl i Aniela, tylko że Cyryl i Aniela są jeszcze młodzi i nie mają takich możliwości, a Błażej praktycznie ma pracę stałą i tak dalej, studia skończył, więc może spokojnie się usamodzielnić. I Damian oczywiście... mówił, że Błażej może zostać z nim i tak dalej, zapewniał go, że mu nie przeszkadza i tak dalej, ale wiadomo. Błażej podjął decyzję i nawet zaproponował, że może zabrać ze sobą Aniele i Cyryla, ale Damian się na to oczywiście nie zgodził. Za to zaproponował pomoc finansową w kupnie domu. Kurczę, gdzie mi lecicie z tymi lekcjami znowu, a ja potem... och... od razu je odrobisz. Czemu tutaj nie wiecznie? Dobra, nie będzie tutaj tego dywanu. I będzie tak najprościej, moim zdaniem. Odróbcie najpierw lekcję. Czy ty masz pryszcza na czole? Fu! Tak. Ty masz pryszcza na czole. I chcę potem użyć maści na trądzik z 5 razy. W życiu oczywiście tak nie działa, że dasz 5... że użyjecie 5 razy naraz i będzie, ale... w Simsach chyba tak. Nasza Anielka wróciła do starej fryzury, oczywiście. Wrócili wszyscy z wakacji i wszystko wróciło do normy. Tak, on jest szóstkowym uczniem, a Anielka ostatnio spadła jej oceny, także musi tutaj się wziąć za siebie. Bo Damian wrócił z wywiadówki i jest bardzo, bardzo niezadowolony. Ostatnio miała 3+, także nie było dobrze. A wiecie, szkoła prywatna, trzeba się starać. Ale mamy dzisiaj piątek. To może gdzieś na miasto wyjdziemy? Kogo ty tu znasz? Nikogo za bardzo nie znasz. Anielka mogłaby mieć jakąś przyjaciółkę, nie? Anielką się bardzo lubię. Kogo by tu wybrać? To jest Krystyna Misiurka. Tylko, że one na pewno się nie będą chciały spotkać. Gryzelda Fucha. A Cyryl? A może z Bronką się by zaprzyjaźniła Aniela? To nie jest takie głupie, w końcu to będzie dziewczyna. To jest dziewczyna Cyryla. Dobra, Cyryl odrobi lekcję i ją zaprosi. Nie no, niech najpierw tutaj przyjdzie, a potem ewentualnie stworzymy jakąś grupę i wyjdziemy sobie we trójkę na miasto, o. Aha, bo oni są zmęczeni, dobra, śpi. To był dobry pomysł, Aniela, wyśpij się, żebyś potem mogła wyjść na miasto. A ty już, jak już jesteś w tej łazience, to nas zrób piwu. Co to jest? Ha, co to jest? Kto to jest? To jest ten kolega. Okej. Okay.
gdzie ty się smarujesz? Na czole miałeś tego pryszcza. No patrzcie, aha, tutaj też masz na policzku fe. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby przychodziła do ciebie twoja dziewczyna teraz w tym momencie. O mój Boże. Bronka, tak. O nie! Nie ma jej teraz w domu. Kurde, bele. Kiepska sprawa. Jezus, czy ja się nauczę sterować tym domem? Wszystko mi tutaj wchodzę w ściany. Panie lokaju, czy dał pan obiad? Czy zrobił pan obiad? My tu głodni jesteśmy. Sami mamy sobie gotować? Jeszcze spalimy kuchnię. Jesteśmy tylko nastolatkami. Czemu nie mogę poprosić o to, żeby ugotował? Daj mu napiwek. Bo jestem mu wybrać. Ale dam panu napiwek i pan ugotuje. Co pan na to? Proszę bardzo. A ugotuje pan obiad? Nie ugotuję pana obiadu. Podaj posiłek. Dobra, to cię nakłonię do tego. Chociaż stracę punkty za to, ale cóż, i tak z tego nie korzystam, więc... Ale chcemy coś zjeść. Chcemy jeść. Właściwie tylko cyrel chcę. A bo nie. Zadzwoń po pizzę. O, proszę bardzo, jak każdy nastolatek, weź sobie zadzwoń po pizzę. Proszę bardzo. Ty się nie ma co. Trzeba sobie radzić. Trzeba sobie radzić, skorzystaj z tego, co zakazałam ci chyba to już zrobić. Się mnie nie słuchasz, jak zwykle. O, już wstałaś? Super. Akurat miałam cię budzić. Teraz sobie skorzystaj z kibelka. Co wy macie z tym kibelkami? Zepsuł się ten kibel? A ty będziesz mógł? Ty możesz. O Boże, dostał awans. Widzicie, on się może spokojnie wyprowadzać. Dobra, Cyrylu. Gdzie jesteś tam? Spójrz, zadzwoń jeszcze raz do tej bronki, a ja tutaj... Wymienię ten kibelek. Nie wiem, coś się stało. Czy mój kibelek nie działa? Nie, dobrze. A tam taki zwykły. Chłopacy wrócili z roboty. Boże, dzisiaj wieczorem się wyprowadzi. Tak przypuszczam. Cześć, tu Bronka. O, dalej nie ma. O, przyjechała pizza. No cóż, to dzisiaj nic z tego nie będzie. Chciałam z Bronką się spotkać, a proszę ona. O, jak już tutaj stoisz na dole, to możesz odebrać pizzę. Co to za baba? Dobra, nie wnikam. O, nie, znowu ktoś się dorwał do gitary. Długo była cisza. Możesz odebrać. Aniela, co robisz? Stoisz w drzwiach od łazienki. Gratuluj. Cyrus, za kilka dni stanie się dorosłym. Jeśli chcesz zapewnić mu lepsze szanse w przyszłości, więc jakaś jest zabawa, gdy stanie się młodym dorosłym. Cyrus może pójść na studia. Kurczę, zajmą za 3 dni. Chyba wyślemy go, co? Teraz, jak się wszystko posypało, to i tak... Myślę, że Damian wyśle brata na studia. Tak zrobimy, zdecydowanie. Kim jest ta baba? Idź sobie. Pożegnaj się z wszystkim, nara wam. Porygasz? To kto tam gra? A Damian? Co robi prawnik po godzinach? Spoko, spoko. Ty się kąpisz, tak? A ty, mój drogi, mógłbyś sobie poszukać jakiegoś domu. Skoro chciałbyś się wyprowadzić. Ale to może tak. Może najpierw się pożegnaj ze wszystkimi. Obejmij, przyjaźnie. Pocałuj, rodzinny pocałunek. Aniela, co robisz? Chodź tu. Damian też. Pożegnanie rodzinne, proszę, raz. No trzymaj się, brat.
Zobaczymy się niedługo. Miałam się. Powodzenia na studiach. Zamianę tak samo. Damian, dzięki za wszystko. Jesteś super bratem. Bez ciebie byśmy wszyscy zginęli. Boże, jakaś babcia się w nim zakochała. Chyba mi przyjaźnie. Anielka. Anielka, bądź grzeczna. I nie rób Damianowi problemów. Pa. I proszę tutaj. Poszukaj domu dla siebie. Gratuluję mi. A Cyrilla jutro rano wyślemy na studia. W weekend akurat myślę, że to jest dobry. Czemu on jest dalej głodny? Prosiłam, żeby wszyscy wyszli. Tak, on jedzie sam. Chociaż zaraz. A nie, 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 dobra, myślałam, że Kropek to jego pies, ale to był pies z okazji Cyryla. Także, Boże, jedzie sam. O, Anielka przyszła mu zrobić papa! O, wszyscy przyszli. Papa! Trzymaj się, Błażej. Deszcz pada, oho. Pa, pa. No i pojechał. No i pojechał. O matko, jedyna. Jakie pioruny. Czy ci ludzie wyjdą z mojego domu? Jakaś staruszka mi się kąpie, jeszcze ją piorun trzaśnie albo się utopi w tym basenie. Wykąp się, kochana Anielko. Maria. Idź poćwicz sobie na gitarze. Czy ciebie pogrzało? Damian dzisiaj wygrał wszystko. Wcale nie ma burzy na dworze i wcale on się nie kąpie w burze i w deszcz. Po prostu Damian, jesteś zwycięzcą. Wygrałeś statuetkę na idiotę roku. Brawo! Damian już po prostu zwariował, ma tyle problemów na głowie, że już mu po prostu odbiło. Tak sobie to tłumaczmy. Ja ci proponuję, żebyś jednak poszedł do domu. Skorzystam sobie z kibelka. Czy ty w ogóle dostaniesz ten awans? Czemu ty nie masz awansu żadnego? Znaczy, no, podwyżki. Skorzystaj sobie... Nie, sobie to masz wolną, widzę. No to może w końcu spróbujesz się z Angeliką dogadać. Może spróbuję. Może mu się uda. Następny mądry poszedł sobie pływać. Czy wy widzicie, że jest deszcz i burza? Czy wy to widzicie? Rozpocząć kolejny etap życia bez problemów. No to masz to zapewnione, kochany. Ty masz całe życie planowane. Ja bym chciała, żeby ci ludzie wyszli z mojego domu. Czy możesz wyjść z mojego domu? Wyproś. Idź sobie, Klaro. Damian śpi, okej. Jaki powyginany. Jak ci się śpi samemu, Damian? Tęsknisz za Angeliką, czy nie tęsknisz? Chyba trochę tęsknisz. Łoch. Ty rok menie po prostu. Anielka też już do wyra. Może jutro się uda spotkać, a to już... To nie wiem. Znajdziemy jakąś inną koleżankę, bo... Nie zaprosimy Bronki, jak Cyryl wyjedzie na studia, bo nie będzie miał kto jej zaprosić. Także tak. No do łóżka. Do łóżka, do łóżka. Cyryl już sobie podniósł zabawę, więc też może iść spać. Rano czeka go wielka wyprawa. Dorosłe życie... Co się stało? Co mógł się zjeść? A ten dalej tu siedzi. Ja nie mam słów. No dobra. No i to by było na tyle, kochani. Taki luźny odcineczek. Takie zwykłe...
nagranie. Dzisiaj nic nadzwyczajnego się nie działo, ale pożegnaliśmy się z Bożejem. Bożej poszedł na swoje. Damian mu tam pomógł kupić jakiś domek fajny. Co tobie jest, dziecko? Czy ty możesz spać? Czy coś jest z tym łóżkiem nie tak? Powiedz mi. Chyba, że ci przeszkadza ta panda, ale wątpię. Nie, chyba jest okej. No okej. Co ja tam gadałam? Już nie pamiętam. W każdym razie to by było na tyle i słyszymy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!